Radni 20 marca na sesji nadzwyczajnej mieli zająć się projektem uchwały dotyczącym nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu. W statucie miał zostać wprowadzony zapis, zgodnie z którym Resursa prowadziłaby działalność w kamienicy Deskurów. Pierwotnie w kamienicy miał powstać Instytut Miejski, nowa placówka kultury, ale na jej powołanie nie zgodzili się radni Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że trudna sytuacja finansowa obecnie istniejących instytucji kultury działających w naszym mieście wyklucza powoływanie kolejnej instytucji. Kluczowym jest opinia, która przyszła z Urzędu Marszałkowskiego, która nie obliguje nas jako samorządu do powołania nowej instytucji, aby nie utracić dofinansowania. Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej, radni PiS patrzą na całą sprawę politycznie. Radni Prawa i Sprawiedliwości wycofują się w ogóle z pomysłu powołania instytutu i to jest bardzo przykre. Jak widać, polityka kolejny raz wzięła górę nad rozsądkiem, ale także na tym, abyśmy jako radomianie walczyli o to, aby promować swoją historię, swoją kulturę i dbać o nasze. Temat kamienicy Deskurów i Resursy Obywatelskie został odłożony na bliżej nieokreśloną przyszłość. Sesja zaplanowana na 20 marca nie odbędzie się. Powód jest jeden – zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.